Szybkie społeczeństwo i szybkie życie tworzy szybkie i duże problemy, z którymi wiele osób z nas sobie nie radzi. A dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o wpływie zdrowego odżywiania, jak może owe pomóc i ogólnie aktywności fizycznej na problemy mentalne, tak to można nazwać, bo na pewno ma to jakiś wpływ. Moim gościem jest Tadeusz Sowiński. Witamy, dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie jeszcze raz w krótkim interwale czasowym i dzień dobry wszystkim. Temat był również nieznany dla mojego gościa, bo nic mu nie powiedziałem, także sprawdzimy jeszcze. Dbając o moje dobre samopoczucie. Tak, dokładnie. Dbając o dobre samopoczucie, nie zdradziłem ani słowa. Także może zacznijmy od tego właśnie szybkiego życia. Wiemy, że szybkie życie również wymaga często szybkich i gorszych rozwiązań, mimo że mamy dostęp do praktycznie zdrowego jedzenia wszędzie. I tutaj problemem jest też, bo możemy sobie nazwać rzeczy po imieniu, przez szybki tryb odżywiania szybko doprowadzamy do otyłości. To prawda, tak jest. To jest dosyć w ogóle ciekawe zjawisko, może nawet nie na gruncie samej fizjologii żywienia, tylko kwestii, które trochę wykraczają poza obszar fizjologii, zahaczają z jednej strony o psychologię, gdzie tutaj nie będę się jakby specjalnie mocno mądrował, bo ja psychologiem nie jestem, ale o pewnych zależnościach wspomnę, jak i również naszą historię, dlatego że tak na dobrą sprawę trudno uznać, że nasze współczesne czasy, jakbyśmy sobie tak porównali z byciem, nie wiem, chłopem pańszczyźnianym w czasach odległych, albo jeszcze bardziej odległe obszary naszej historii, to trudno jednoznacznie stwierdzić, czy faktycznie dzisiaj żyjemy pod większą presją. Zmienił się trochę charakter tej presji, możliwe, że ma charakter właśnie permanentny, a o stresie zaraz kilka słów powiem, kiedy on może być dobry, kiedy może być zły. I też nasza zdolność, można powiedzieć, do radzenia sobie z niektórymi obciążeniami, także może mogła zmienić, nie chcę powiedzieć, że ona jest mniejsza, ale zmieniła się istotnie jej charakterystyka. No na pewno lepiej byśmy sobie poradzili z napływem jakiegoś grzmotu informacji, dużej liczby informacji, tak mi się przynajmniej wydaje, niż nasi przodkowie, tak, i z pewną ich selekcją, ale i tak w tym napływie informacji mamy problem, żeby się odnaleźć. To jest bardzo często frustrujące, gdy zasypywani jesteśmy różnego rodzaju danymi. W każdym razie z jednej strony to jest moim zdaniem istotny obszar, że trudno jednoznacznie stwierdzić, że dzisiaj żyjemy w czasach pod względem presji, stresu, różnych okoliczności, które stanowią dla nas obciążenie, w czasach istotnie gorszych niż nasi przodkowie sprzed kilku dekad, kilku wieków czy kilku tysiącleci. Byłoby to bardzo ryzykowne twierdzenie, moim zdaniem. Zresztą trudne do bezpośredniego wykazania, ale jednak na pewno ryzykowne. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o kwestie żywieniowe, to chociaż wiele osób narzeka na współczesną żywność, to jaka ona jest, co jest pod ręką w sklepie, no ale z drugiej strony może się narażę części odbiorców, ale uważam, że żyjemy w czasach najlepszych z możliwych, tak na dobrą sprawę. Oczywiście, że są pewne zagrożenia żywieniowe, ale one wynikają głównie tak naprawdę z dobrobytu, to znaczy z tego, że jest wszechobecna, ekstremalnie wysokodostępna, nie wymagająca jakichś wielkich nakładów pracy, żeby ją zdobyć. Można po prostu wyciągnąć z 2 złote z kieszeni i wrzucić do jakiegoś automatu, no może teraz trochę więcej, i wyciągnąć sobie, nie wymieniając nazwy, jakiegoś batonika. W każdym razie to są dosyć specyficzne okoliczności, bo paradoksalnie jesteśmy w pewnym sensie ofiarami dobrobytu. Ja jeszcze raz powtórzę, to nie znaczy, że nie ma zagrożeń, bo te zagrożenia są właśnie paradoksalne. No i w gruncie rzeczy między innymi z tego powodu, że mamy taką maksymalną wielozadaniowość, mamy na głowie, nazwijmy to, dużo różnych wyzwań, które nie są kwestiami życia i śmierci, ale jest ich po prostu ekstremalnie dużo. One są drobne w porównaniu do tego, co nas obciążało kiedyś, ale jest ich ekstremalnie dużo. No nie mamy specjalnie czasu, i to jest wymówka, ale to jest też obiektywne uwarunkowanie na to, żeby dokonywać jakichś wielkich kalkulacji przy sięganiu po każdy produkt żywnościowy. Dlatego też, nomen omen, to już tak na peryferiach twojego pytania ważne są nawyki, żeby wtedy, kiedy możemy nad nimi pracować, poświęcić im czas, to żeby je wyrabiać, bo później możemy z tego odcinać kupony w sytuacjach, gdy będziemy mieli, nazwijmy to, mniej czasu czy mniej sprzyjające okoliczności, żeby w sposób przemyślany się odżywiać. I tak wieńcząc mój dłuższy wywód już na dzień dobry, ja uznaję, że najlepsza możliwa relacja z jedzeniem to też jest taka, że nie wiem, poszedłbyś sobie na jakąś imprezę. Nie wiem, powiedzmy, że jest tam wszystko, od
frytek, torty i tak dalej, alkohol. Poznałbyś kobietę, która ci się wydaje, że to jest wybranka twojego życia. Patrzyłbyś jej tylko w oczy, razem byście konsumowali, jedli, opowiadali sobie historię swojego życia i cały czas byście coś konsumowali. I nagle ona stwierdziłaby, że dobra, nara, ja muszę iść do męża, byś został z tym, jakimś bug z angielskim, i byś stwierdził, kurczę, a co ja w takim razie zjadłem? Chociaż to, że może coś dobrego tutaj się wydarzyło. I patrzysz, no dobrze, no nie zjadłem najgorzej. Nie myślałem o tym specjalnie, ale nie wciągnąłem wszystkiego, co było w zasięgu ręki. No i też tak należy, moim zdaniem, pracować nad relacją z jedzeniem. Relacje z jedzeniem to jest bardzo ciekawe określenie, bo zbyt dużo osób podchodzi do tego literalnie na zasadzie takiej, że no, relacje z jedzeniem i jedzenie jako mus. Wiesz, ja rozumiem, że jedzenie musimy dostarczyć jakąś ilość, ale też przejadanie się i ja nawet powiem na zasadzie swojego sportu, że jedzenie, bycie tak długo w nadwyżce kalorycznej, a potem w totalnej skrajności w deficycie kalorycznym, no, nie jest na pewno optymalne. I nie mówmy sobie, że waga na przykład, to, że jest czy mięśniowa, czy jest tłuszczowa, oczywiście, że jedna będzie lepsza, druga gorsza w nawiasie, i to znaczy w cudzysłowie, i to w mocnym, mocnym cudzysłowie, bo i tak waga to waga i obciążenie dla organów, ale no, nie oszukujmy się, że to wszystko jest nie do końca i tak zdrowe, czy utrzymywanie dużej masy mięśniowej, czy utrzymywanie dużego poziomu tkanki tłuszczowej. Oba są problemami i głównym problemem chodzi o to jest, że otyłość, w której teraz mamy epidemię, stała się normą. Znaczy, ona tak naprawdę możliwe, że stała się normą w takim ujęciu, że występuje często i stała się w takich, na pewnych peryferiach, w takich pewnych obszarach, również serwisu, nazwijmy, świata internetu, nazwijmy to, także próbuje z niej się zrobić normę. Ona normą nie będzie. No, to jest, można sobie zadać pytanie takie zasadnicze, czy można być chorym na otyłość i być jednocześnie zdrowym? No nie, bo jeśli jest chorym na otyłość, otyłość istotnie pogarsza ogólną kondycję psychofizyczną organizmu i doprowadza do rozwoju około 200 innych jednostek chorobowych. Zresztą są też temu poświęcone pewne badania, choć jako ciekawostkę dopowiem, że lepiej mieć pewną nadwyżkę tkanki tłuszczowej, no nie każdą, ale być aktywnym fizycznie, niż mieć nawet prawidłowe masę i skład ciała, no ten zakresy referencyjne są dosyć szerokie, ale prawidłową masę i skład ciała i być zupełnie nieaktywnym i prowadzić siedzący tryb życia. Więc to też pokazuje, że obracamy się w kręgu czynników różnych, które trzeba wziąć pod uwagę, żeby wyciągnąć pewne wnioski i wszystko zależy od tego, co z czym porównamy, od tego będzie uzależniony wniosek. Ale no, otyłość to trzeba pamiętać, że jest to choroba o wieloczynnikowym podłożu, czyli to no nie wynika przecież z intencjonalnego najczęściej spożywania produktów żywnościowych w taki sposób, żeby przekroczyć bilans, tylko w pewnym sensie bycia ofiarą pewnych, można powiedzieć, niekiedy spontanicznych popędów ze strony organizmu. Ja pamiętam, jak miałem taką rozmowę z jednym dżentelmenem, który był moim pacjentem, który był sportowcem, ale ze względu na to, że przyjmował pewne farmaceutyki, musiał brać ze względu na stan zdrowia, miał bardzo duże problemy z kontrolą łaknienia. I on mi wtedy powiedział, że on, pracując jako trener personalny, często nie miał wyrozumiałości dla osób, z którymi pracował i które na przykład deklarowały mu tydzień w tydzień, że rzuciły się na jedzenie, a on im układał jeszcze diety, wiesz, kurczak, ryż, brokuły, kurczak, ryż, brokuły, a ludzie w ogóle zupełnie z innego świata i dla nich to była ekwilibrystyka, nie mieli takiego szlifu charakteru sportowego pod zawody, tylko oni chcieli w miarę, jak to się mówi, tak sami stwierdzić, normalnie wyglądać. I on mówił, że dopiero jak brał te farmaceutyki i sam się zaczął rzucać na jedzenie, ale w taki sposób, że to po prostu było nie do ogarnięcia. To on zrozumiał te osoby, mówił, że on sobie tak wyobraził, że niektóre osoby bez tych leków mogą być w takim trybie, po prostu non-stop, i że on rozumie teraz, że to nie jest defekt tylko i wyłącznie motywacji czy charakteru, ale że jest to sprawa organiczna. Używał innych słów, ale ja to tłumaczę tak, jak ja to zrozumiałem. Więc z jednej strony otyłość nie jest normą, ale jest częstym zjawiskiem. Z drugiej strony próbuje się ją w niektórych wąskich kręgach, ale próbuje się normalizować jako coś, co nie jest istotnym problemem. Ale gdy miał się pokusić o genezę tego zjawiska, to też jest to taki kontrapunkt za daleko posunięty na zasadzie wychylonego za mocno wahadła. Odpowiedź na piętnowanie niekiedy osób otyłych przez osoby, co nierzadko się zdarza, które same kiedyś miały problem z nadmierną masą ciała, pozbyły się i często te osoby z jednej strony
odbijają sobie trochę to, znaczy podkreślają to, co same osiągnęły kosztem innych osób, którym się to nie udało, z tego środowiska, z którego się wywodzą, jeżeli chodzi o problem zdrowotny, masę i skład ciała, a z drugiej strony uważają, że one mają do tego prawo, bo same chorowały na otyłość, więc je dodaje taki, można powiedzieć, paszport moralny do tego, żeby oceniać innych. No i to jest pewnego rodzaju presja, która doprowadza do zachowań nieracjonalnych, czyli również takich, które próbują usankcjonować pozytywnie problem otyłości jako coś, co nie jest takim problemem, jak się mogło zdrowotnym, jak się mogło wydawać, jest zdrowotnym problemem globalnym, o złożonej etiologii, czyli bardzo wielu czynnikach, które za to odpowiadają i niezwykle problematyczne w postępowaniu zaradczym. Ja osobiście jako dietetyk uważam, że samą dietą, jeżeli to jest interwencja żywieniowa, proszę się jej trzymać, a nie z taką zmianą wielopłaszczyznową na gruncie różnych nawyków, to otyłość można wprowadzić co najwyżej w stan czasowej remisji, ale nie ją wyleczyć. To jest jako choroba przewlekła, tak na dobrą sprawę zaryzykowałbym twierdzenie, chociaż może jakieś gromy się na mnie posypią, a może przeceniam, że otyłość tak naprawdę generalnie wprowadza się w stan remisji, ale kto chorował na otyłość przez pewien czas, miał i jawne objawy, ten w gruncie rzeczy cały czas będzie, nawet jak schudnie, cały czas będzie stał na skórce od banana i cały czas jest w grupie ryzyka nawrotu problemu, bo ten problem lubi wracać. Bo jakby nie patrzeć, to jest jakaś forma uzależnienia. To tak samo jak ktoś, kto patrzy na siebie w lustrze i ma powiedzmy 50 parę w bicepsie, ale chce mieć 52, 53, 56 i dalej idzie w te skrajności, prawda? I w końcu no, nie zauważa tego, że już to jest jakimś problemem, ale ciężko mu to wytłumaczyć też jako osobie nam pobocznej. Tak jak powiedziałeś, że często osoby otyłe, które wyszły z tego, krytykują te osoby, które się w tym znajdują. I często to też widać po kulturystach, którzy mówią, a tam wiesz, dyscyplina, motywacja i tak dalej, determinacja. Często też jest te osoby, które wyszły z otyłości, miały po prostu łatwiej, bo mają te genetyczne zakodowania, które pozwalają im set point na przykład trzymać niżej. Prawda? Taką zależność. I to nie jest często kwestia determinacji. Ja zauważyłem, że wielu kulturystów, czyli osoby, które kochają, mówią to, że to ma być ciężkie. Ale czy to jest ciężkie tak naprawdę dla tych osób? Bo wiesz, robią codziennie to, co kochają i to oczywiście jest ciężkie wyciśnięcie jakiegoś tam ciężaru i tak dalej, ale koniec końców one robią to notorycznie, z determinacją, z miłością do sportu, więc łatwo jest powiedzieć, że to nie jest ciężkie z ust kogoś, kto robi to codziennie i po prostu lubi to robić. A zmuś kogoś, właśnie osobę otyłą, do chodzenia na siłownię, gdy po pierwsze będzie się bardzo wstydziła tego, bo wiadomo, jest jakiś tam stygmat, mimo że coraz rzadziej widoczny. Po drugie, no powiedz jej, że to jest łatwe, jak dla niej problemem czasami jest wstanie z kanapy i zrobienie 5000 kroków. Dokładnie tak. Znaczy, nie na wszystko patrzę dokładnie tak samo jak ty, jeżeli chodzi o też odniesienie się do tego, jak kulturysta, ty mówisz, jak kulturysta, kulturyście, znowuż ja jestem jakby, nie jestem kulturystą, chociaż zajmuję się tą problematyczną stroną, więc ja też nie mogę się do tego ustosunkować i powiedzieć, że kulturystom jest generalnie łatwiej, bo ja nie jestem w tym środowisku, wiesz, to inaczej, na przykład, inaczej się ocenia jakby ze środka środowiska, kolarz, inaczej z zewnątrz. Wiesz. Tak, ale wiesz, kolarzu też nie jestem, ale to nie jest tak, że ja uciekam od odpowiedzi, ja po prostu się odniosę do tego w ten sposób. Znaczy na pewno masz rację w tej materii i tu w 100% się zgadzam, że osobom, że jeżeli kulturysta ocenia na podstawie tego, jak mu jest funkcjonować w tym trybie trening, dieta i przenosi to na osobę, która jest chora na otyłość i uważa, że ta osoba, no skoro ja jestem w stanie coś zrobić już na takim poziomie, jak ja jestem, no to jak ty jesteś na takim poziomie dopiero początkujący, to w ogóle to będzie dużo łatwiej, no bo to nie chodzi o to, żeby budować, że ciężko to jest budować 50 na żyle w ramieniu, a nie zejść trochę z tkanki tłuszczowej, jak ma się jej dużo. No to jest, nie można od wszystkich bezwzględnie wymagać empatii, no, ale należy wymagać pewnego elementu, nie chcę jakby tego oceniać na poziomie takiej swady w obrębie kultury osobistej, ale trzeba pamiętać, że po prostu czasami możemy sobie nie umieć wyobrazić, tak jak podałem przykład pewnego dżentelmena, który na swojej skórze doświadczył pewnego problemu z kontrolą łaknienia, który był, on mówił, że to doświadczał wcześniej, ale epizodycznie, a teraz po prostu to było, wiesz, to stosował się tylko kortykosteroidy, czyli takie, które powodują katabolizm mięśniowy, więc on jakby zobaczył, co się dzieje w ciele w momencie, kiedy nie ma na tym jakby
dobrej kontroli. Środowisko hormonalne też jest takie, nie takie, w jakim się nauczył funkcjonować też poprzez pewne ingerencje zewnętrzne, intencjonalne, tylko ze względu na pewne uwarunkowania zdrowotne miał problemy, które otworzyły w nim taką nowe pokłady empatii, można byłoby powiedzieć. Ale tak, są też pewne elementy, znaczy, jeszcze powiedziałeś na samym początku, że otyłość jest pewnego rodzaju uzależnieniem. Tak, ale ono jakby diametralnie różni się od tego uzależnienia, które może być w przypadku kulturystyki, bo w przypadku kulturystyki masz uzależnienie od efektów, tak? Natomiast w przypadku choroby otyłościowej możesz mieć pewnego rodzaju zależność od jedzenia. To znaczy, walka z tym, żeby nie zjeść, przypomina walkę z pełnym pęcherzem. W tym momencie, że do pewnego stopnia jest to możliwe, ale w pewnym momencie bez odpowiedniego wsparcia, często farmakologicznego, nomen omen, ekstremalnie ciężko, żeby sobie poradzić, tak? I są te metody grubej kreski od poniedziałku, od kiedyś, od nowego roku, ale ja posłużę się jeszcze jednym przykładem. Trafił do mnie pewien dżentelmen, aktywny fizycznie, nomen omen, trenujący, z nadmierną masą ciała, trafił do mnie w okresie około wakacyjnym, mówię, to był chyba czerwiec, który wymienił mi z dietetyków, których znam. I on już z tymi wszystkimi dietetykami współpracował i on ciągle miał problem z nadmierną tkanką tłuszczową. I rzeczywiście miał, pomimo dosyć dobrej kondycji, bo on do dawna trenował, ale tej tkanki tłuszczowej powiedzmy, że było więcej niż tak akceptowalne poziomy, żeby powiedzieć, że jest to zdrowe. I ja się go zapytałem, czy on myśli, że naprawdę ja, po tych wszystkich nazwiskach, które zahaczył, tak kolokwialnie rzecz nazywając, w swoich staraniach, że ja wymyślę coś nowego w tej materii, bo ja już słyszę te nazwiska i nie chodzi o jakąś skromność, tylko wydaje mi się, że może być ciężko, żebym ja wymyślił jeszcze jakieś rozwiązanie dodatkowe w obszarze dietetyki. Zapytałem się, czy kiedykolwiek wspomagał się w sposób farmakologiczny w tej materii, czy korzystał z leków, które są właśnie po to. Powiedział, że nie. Ja mówię, no ale to możliwe, że to jest właśnie ten moment, w którym należałoby udać się do lekarza. I normalnie, ja nie mówię o jakimś pobocznym braniu naokoło, tak? To lekarze masz wskazania ewidentne, jeżeli chodzi o pomiary antropometryczne, do tego, żeby dostać współczesne leki stosowane w przypadku między innymi leczenia otyłości. I on tego samego dnia to załatwił. I nasza współpraca naprawdę była ekstremalnie prosta, bo on już to wszystko, co powinien zrobić wcześniej, to on już zrobił. Brakowało, nie chcę powiedzieć wisienki na torcie, bo to są środki, które dosyć mocno, one nie wieńczą tylko tego sukcesu, tylko one rzeczywiście mocno go wspierają, ale jego postępy były na tyle szybkie, ale on już miał pewne nawyki dobre. Na tyle szybkie, że ja musiałem stopować w jakiś sposób, żeby to nie szło zbyt prędko. I to było brakujące ogniwo. To też pokazuje, że w rozwiązywaniu niektórych problemów czasami możemy być zamknięci na rozwiązania, albo ja mówię teraz w swoim imieniu, spoza mojej specjalizacji. Czyli jestem dietetykiem, wiem, że dieta jest ważna. Oczywiście, że ujemny bilans kaloryczny to jest to, co powoduje utratę tkanki tłuszczowej. No ale chodzi o to, że osiąga się ten ujemny bilans kaloryczny nie tylko za pomocą tego, że się modyfikuje dobór jakościowy, ilościowy pokarmu, nie tylko o tym, że się mówi, no dobra, to co mogę jeszcze dla pana zrobić, żeby panu łatwiej było realizować plan żywieniowy. To jest bardzo elegancka formuła, ale ona nie załatwia wszystkiego. Nie tylko, że się mówi, że trzeba nabić większą liczbę kroków, tylko niekiedy spoza tej własnej specjalizacji, którą się ma, tej dziedziny, którą się reprezentuje, są pewne rozwiązania, które część osób jakby nawet wie o ich istnieniu, ale uznaje, że to jest droga na skróty. Tak, w tym momencie, albo że problem nie ma takiego nasilenia, który by wymagał takiej interwencji. Ja tu nie chcę promować farmakoterapii, zwłaszcza ad hoc, w specyficznym obszarze, jeśli chodzi teraz o odbiór, ale trzeba pamiętać, że zwłaszcza w sytuacjach, gdy mamy medyczne uzasadnienie, no to te środki właśnie po to powstały, żeby z nich korzystać. Dokładnie, to tak jak terapia zastępcza testosteronem, ale to jest terapia i też w pewnym momencie trzeba ją, że tak to nazwę, stopować, żeby nie przerodziła nam się w cykl. I tutaj podobnie to jest, te wszystkie leki i tak dalej, koniec końców mają służyć do tego, żeby wyrobić nawyki i oduczyć pacjenta pewnych zachowań, tak? A tutaj mamy, no fajnie wspomniałeś o tym kurczak ryż. Czy kurczak ryż dieta właśnie dla takiej osoby będzie dobrym rozwiązaniem? Dlaczego tak i dlaczego nie? Moim zdaniem może być, bo na tej zasadzie, że obrzydzi mu na tyle jedzenie, że nie będzie go ciągnęło. Ale tak minimalizowanie grupy produktów, gdzie ta osoba nie będzie miała żadnej opcji, moim zdaniem, odstępstwa, czegoś, co lubi, całkowite mu od razu ograniczanie, to jest tylko taka cykająca bomba, która czeka właśnie Dokładnie.
na ten wybuch, ale z drugiej strony, dając 20%, że tak to nazwę, musimy też dobrać te produkty, które będą nie na tyle ingerowały, że właśnie też nie będą zapalnikiem. Poruszyłeś bardzo ważny temat i to jest temat, którego nie można osadzać na gruncie zero-jedynkowym. Czy dieta ma być smaczna, czy ma być jałowa? Tylko to jest, tu trzeba się trochę pobawić w takie salomonowe rozwiązania i przyjąć, że smakowitość ma istotne znaczenie. I jest takie badanie przeprowadzone ekstremalnie dawno, bo to jest kilka dobrych dekad temu, w których uczestników zamknięto, uczestników z różną masą ciała. Nie było ich szczególnie dużo, bo ludzi, żeby zamknąć gdzieś, to nie znajduje się wielu chętnych, wiesz, żeby ich tam byli pod kluczem, zwłaszcza żeby otrzymywali jakieś jedzenie, za które nie przepadają. I wszyscy uczestnicy mieli otrzymywać, mieli taki, można powiedzieć, dystrybutor, jakbyś, to inaczej wyglądało, ale na dziś dzień to było tak, jakby masz te wody Eden i tam kałużanki i te inne rzeczy, że sobie możesz nalewać tą wodę, to tam można było sobie nabierać ile chcesz, takiej papki bezsmakowej. Zadbano o to, żeby ona nie miała specyficznych właściwości sensorycznych, żeby nie była obrzydliwa, ale żeby nie miała jakoś smakowo. Tam było około 50%, jak dobrze pamiętam, energii z węglowodanów, chyba 20% z białka, 30% z tłuszczu i premiks witaminowo-mineralny. I wszyscy uczestnicy mogli jeść ile chcą. I im było wyższe BMI, wyższy poziom zatłuszczenia ciała, tym uczestnicy jedli mniej. Dwie osoby z taką zaawansowaną otyłością jadły, jak dobrze pamiętam, między 250 a 400 kilokalorii dziennie i więcej nie chciały. One po prostu tyle jadły i nie miały większej potrzeby. Po tym badaniu zamkniętym, te dwa dystrybutory jeszcze tym dwóm najbardziej otyłym osobom dano, i te osoby miały jeszcze przez rok w domu. To jest bardzo ciekawe badanie. To w ogóle to, co się działo kilka dekad temu i co się dzieje teraz w badaniach. Teraz komisja bioetyki na niektóre rzeczy się nie zgadza i tak dalej. Ja wcześniej była trochę bardziej wolna Amerykanka. Ale w każdym razie uczestnicy otrzymali te dystrybutory i oni dalej chudli. I na tej podstawie sformułowano taką koncepcję, która później jakby była wspierana za pośrednictwem kolejnych dosyć ciekawych badań, że, a w ogóle wszystko się zaczęło do badaniach na zwierzętach, że ograniczenie smakowitości jedzenia może być niezależnym czynnikiem, który powoduje utratę masy ciała. I jest w tym pewna metoda, ale musimy to osadzić na gruncie realiów dnia codziennego. Ja nikogo nie zamykam pod kluczem. W związku z tym, gdyby uczestnicy, to jest moja hipoteza, gdyby uczestnicy tą niskosmakowitą papkę dostali do domu, to oni by tego nie jedli, bo oni w domu mieli inne rzeczy. Natomiast jeżeli oni ją otrzymali na samym początku w zamknięciu, nie mieli dostępu do innych produktów, jedli tylko to, no to nakładali sobie tyle, ile było potrzeba, nie potrzebowali za dużo, bo część jakby kontroli łaknienia nie jest na poziomie głodu, tylko na poziomie apetytu, że masz ochotę kontynuować jedzenie, bo jest przyjemne, bo jest smaczne. No i w tej sytuacji, gdy oni się już przekonali, że oni chudną, mówimy o tych osobach chorych na otyłość, które brały udział w tym badaniu, przy tej papce, to już miały bardzo silną motywację do tego, żeby stosować ten roztwór, tą papkę w warunkach domowych, no bo ich zdaniem to był produkt, który po prostu ich odchudza, tak? Że oni to stosowali dalej, chudli w wolniejszym tempie, czyli coś jeszcze dojadali, ale chudli. I teraz wyciągając też z tego pewną syntezę i osadzając na gruncie realiów dnia codziennego, z jednej strony sytuacja wygląda tak. Jeżeli wprowadzimy, czyli odnoszę się do twojego pytania, kurczak, ryż, brokuły, coś, wiesz, jak to się otwiera zimne w biurze albo gdzieś 12 dzień pod rząd i tak dalej, i ktoś nie ma tego samozaparcia, wiesz, zawody za 3 tygodnie, medal, cokolwiek innego, to po prostu patrzysz na to i gdybyś miał tylko to jedzenie, to z tego nadwyżki energetycznej nie wygenerujesz, będzie ciężko. I schudniesz. Ale im mniej smaczne jest jedzenie w realiach dnia codziennego, tym nagle większą pokusą mogą stać się, wiesz, burger, pizza. Zapachnie ci i dostaniesz z gorem, po prostu, przepraszam za kolokwializm. Natomiast z drugiej strony trzeba pamiętać, że jeżeli jedzenie będzie ekstremalnie smakowite, a będziesz chciał wygenerować deficyt energetyczny, to porcje będą wydawać się za małe. Zastanów się nad tym, co lubisz bardzo, co lubisz średnio i czego nie lubisz, i spróbuj zjeść ad libitum dużo. Znaczy, dokładać sobie na talerz. To, co lubisz, to sobie dołożysz dwie dokładki, dwie pełne talerze, jeszcze zjesz, i mówisz, kurczę, no było naprawdę dobre, jutro mogę jeść to samo. To, co średnio lubisz, zjesz jedną porcję, mówisz, no dobra, no więcej nie mam ochoty. A to, czego nie lubisz, to nawet nie dojesz. I w realiach dnia codziennego, powiedziałem na samym początku, należy być takim trochę pobawić się trochę w Salomona. Jedzenie ma być na tyle smakowite, żebyś nie chciał od niego uciec. O Jezu, znowu z tym pasztetem, tak? Ale z drugiej strony, nie powinno być na tyle smakowite, tak mocno smakowite, czyli tak, nie powinno być tak niesmaczne, żebyś chciał od niego uciec, nie powinno być na tyle smakowite, żeby porcje wydawały się za małe. I kończąc znowu przy dłuższy wywód, sytuacja wygląda tak, że ja też często z osobami, z którymi pracuję, mówię, że jeżeli chciałyby zjeść coś słodkiego, to mogą sobie kupić coś słodkiego, ale mają dokonać rozeznania. Pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy, Boże, mam ochotę na delicję. Wylot. Pierwsza rzecz nie. To jest to, co ci pierwsze przychodzi do głowy, to nie. Druga, sernik, nie.
trzecie, a czwarte miejsce, piąte miejsce, no dobra, mówię, dobra, to te keksy albo cokolwiek, albo babkę, albo cokolwiek innego, to tak, i żeby sięgać po te produkty, które to nie są ekstremalnie na szczycie tego, na szczycie tego, co potrzebujesz. Warto też zastanawiać się, których pokarmów my, jak do nich usiądziemy, dostarczamy bardzo dużo kilokalorii. Nam się często wydaje, że jak już się siada, to się wychodzi z tych realiów policzonych na te niepoliczone i tam się jadli bitą i co się wydarzyło, to się wydarzyło, to jest posiłek oszukany, później grubą kreską się od tego odcinasz, może jutro nawet, mówisz teraz na poziomie sportowym, będzie lepsze nabicie albo coś w tym stylu, ale generalnie też warto się zastanowić, z czego ile się kilokalorii dostarcza, bo to ten bilans też ma znaczenie. Ale smakowitość jest ekstremalnie ciekawym tematem, pomijanym często na poziomie planowania diety przez trenerów i dietetyków, albo rozpatrywana tylko i wyłącznie w takim ujęciu, co zrobić, żeby było jak najsmaczniejsze. Proponuję nie licytować się w tym obszarze, poza niektórymi sytuacjami, gdy kogoś trzeba wciągnąć w proces, pokazać mu po iluś jakby epizodach, że jadł, Boże, tego nie dało się zjeść, to trzeba mu na początku pokazać, że zdrowsze jedzenie może być też smaczne. Trzeba mu to pokazać, bo inaczej nie powie mu się tylko o tym, tylko trzeba mu to pokazać. Ale generalnie nad smakowitością warto pracować tak, żeby była instrumentem pozwalającym kontrolować łaknienie. Właśnie, kontrola łaknienia. Jakie są jeszcze sposoby na kontrolę łaknienia? Wiadomo, większa ilość warzyw, owoców i ogólnie, jeżeli chodzi o rozmiar posiłków, czy to ma jakiś wpływ, czy może to już zahaczę troszeczkę o kulturystykę, czy rozmiar posiłków może wpływać na rozmiar talii? Już co, to jest akurat mało prawdopodobne, żeby sama wielkość posiłków wpływała na rozmiar talii. Ja wiem, że są tego typu przekonania w obiegu. Ja na jednym ze szkoleń, które poświęcone były nomen omen przygotowania do startu w zawodach sylwetkowych, żywieniem w kulturystyce i fitness, pokazałem najpierw dietę, która składała się w 70% z węglowodanów. To było 5000, tam chyba 200 albo 5300 kilokalorii. I tam była jeszcze podana wartość w gramaturze tej całkowitej liczby produktów. Nie pamiętam, ile tego było, nie chcę teraz przestrzelić, ale naprawdę było dużo. Jak sam to zobaczyłem, to musiałem sprawdzić, że to jest naprawdę aż tyle jedzenia. Ale wrzuciłem i pytałem uczestników szkolenia stacjonarnego, czy oni uważają, że to jest dużo jedzenia, że sobie wyobrazili tę osobę. No i tak sobie wyobrażali, mówi, że trochę mało białka, jak na kulturystykę, no ale to pewnie, no nie wiem, no znając ciebie, Tadeusz, ty te diety wysokowęglowodanowe często dajesz, to pewnie jakiś zawodnik tam zaawansowany. A to była zawodniczka sportu wytrzymałościowy, której zdjęcie przy okazji z jej uprzejmości udostępniłem i pokazałem. Nie wiesz, no talia taka, żebyś tak złapał. No to pokazuje, że no, nie ma bezpośredniego przełożenia, takiego rozpychania tych obszarów trzewnych tak mocno, tylko i wyłącznie ze względu na objętość posiłku. To chociaż trzeba się liczyć z tym, że to może nie być zupełnie bez żadnego wpływu. No jeżeli się ekstremalnie duże objętości jedzenia, to żołądek może powiększyć swoje rozmiary, co pokazują przykłady osób chorych na otyłość, się później pomniejsza te żołądki, ale najczęściej ten wzrost obwodu talii akurat wynika z innych uwarunkowań niż z objętości posiłków. Ciekawa jest jedna z dosyć ciekawych hipotez, która głosi, że talia może się powiększać w kulturystyce przy odpowiednim środowisku hormonalnym z nadprogramowych ilości białka. Jest to dosyć ciekawa koncepcja, dlatego że są badania, które pokazują, że synteza białek miofibrylarnych, mięśniowych, ona rośnie do pewnego stopnia po zwiększaniu puli spożycia protein. Natomiast synteza białek ustrojowych zwiększa się praktycznie, no nie chcę powiedzieć w nieskończoność, ale zwiększa się dalej pomimo tego, że miofibrylarne już się nie budują. Czyli tak jakbyś miał jakiś set point, znaczy końcówkę, od punktu odcięcia na poziomie syntezy białek mięśniowych, ale jak dokładasz białek do diety, to inna synteza innych białek zachodzi. No i tu są pewne hipotezy dotyczące tego, czego to może dotyczyć. No to nie musi dotyczyć białek strukturalnych akurat tylko i wyłącznie, różnych białek funkcjonalnych także może dotyczyć, więc ja bym się przy tym nie upierał, ale ten temat został podjęty w świecie nauki i chociaż jeszcze raz podkreślę, trudno mówić o pewnikach, to powiedzmy, że furtka została otwarta i na poziomie tego, co mamy, można byłoby, znaczy można, bo w zasadzie została sformułowana hipoteza, że im więcej białka w diecie masz, tym na dłuższą metę jest większe ryzyko, że dobudujesz sobie trochę narządów wewnętrznych, zwłaszcza gdybyś miał jeszcze podwyższony poziom czynników wzrostowych w organizmie. Wracając, kontrola łaknienia. Tutaj właśnie możemy zacząć od białka, bo wiemy, że białko jest sycące. Czy dla osoby, która właśnie się z tym zmaga, warto by było, nawet jeżeli nie jest mocno aktywna, to białko troszeczkę zwiększyć?
Wiesz co, to zależy z jakiego levelu zwiększyć, zależy ile spożywało do tej pory. Tak naprawdę niska podaż białka nie jest częsta w przypadku ogółu populacji i to dotyczy raczej kobiet i raczej diet wegańskich, niż, w tym również skrajnych, ale nie tylko, również tych, przepraszam, racjonalnych niekiedy także. Zwłaszcza gdy w grę wchodzą jeszcze jakieś uwarunkowania, problemy na przykład jelitowe związane ze spojem tego drażliwego, SIBO, tego typu problemów, dogranicza się strączki, tak, jednocześnie, które zawierają rafinozę, stachiozę i inne oligosacharydy, które mogą powodować chociażby wzdęcia czy zaburzenia motoryki pracy przewodu pokarmowego u niektórych osób, nawet w niewielkich dawkach. Ale białko rzeczywiście ma pewien potencjał sycący, natomiast ja osobiście uważam, i to nie jest kwestia tylko moich obserwacji, ale również analizy danych literaturowych, że białko jest trochę przereklamowane pod tym kątem. To znaczy, faktycznie tak jest, że białko do pewnego stopnia, jak się zwiększa jego podaż, to ona trochę bardziej niż na przykład tłuszcz czy węglowodany, jeszcze zaraz to powiem jeszcze o pewnych niuansach, może pozwalać lepiej kontrolować łaknienie. Jest taka hipoteza nawet dźwigni białkowej, że nawet jak masz wystarczająco dużo energii, czyli kilokalorii w diecie, ale białka jest mało, to organizm będzie cię skłaniał do tego, żebyś sięgnął jeszcze po jakieś jedzenie, żebyś wyrównał sobie to białko, bo na to białko jest jakby osobny żołądek, by się chciało powiedzieć, osobny sensor, który jakby ocenia, ile tego białka być powinno. Tylko że ta dźwignia białkowa jest gdzieś na poziomie teoretycznie 1,5, 1,6, może 1,7 grama na kilogram masy ciała, ale w tych badaniach też przejawiają się takie informacje, że to może być względne. Ja nie lubię takich prac, gdzie się mówi, że to jest taki koniec, podaje się wartość jakąś, ale z drugiej strony zwraca się uwagę, no tak, ale to tak naprawdę może być zupełnie inaczej, tak? My coś zbadaliśmy, ale tak naprawdę może być zupełnie inaczej, więc to nie jest jakaś silna wykładnia, no ale powiedzmy, że to białko ma pewne znaczenie. Ale z drugiej strony łatwo sformułowanie takiego wniosku, który byłby bardzo pochopny, że białko generalnie syci bardziej niż inne składniki pokarmowe. Spróbuj się najeść odżywką białkową, tak? Weź sobie 100 gramów, no i generalnie będziesz super usatysfakcjonowany, tak? W tej materii. No to poza tym kontrola łaknienia jest rozpatrywana też na różnych płaszczyznach. Podam ci przykład. Może się okazać, że jesz posiłek i najadłeś się tym posiłkiem, ledwo go w siebie zmieściłeś, a za godzinę jesteś głodny. Tutaj z łaknieniem pracuje się inaczej niż w sytuacji, gdy jesz posiłek, zjadłeś, on się skończył, a ty byś dalej jadł. W jednej i w drugiej sytuacji, kiedy uczucie głodu lub braku sytości jest odroczone w czasie, podejmuje się inne działania, czy ja podejmuję, bo to z książki trudno jest to jakby wyczytać o takim rozpatrywaniu łaknienia, przynajmniej się na to nie natknąłem, to jest kwestia jakby moich obserwacji i założeń. Inne działania się podejmuje zależnie od tego, w którym momencie pojawia się głód. Jest jeszcze kwestia rozróżniania głodu od apetytu. Teraz o tym, do tego, jeżeli pozwolisz, jeszcze bym wrócił, bo to jest ekstremalnie istotne, ale tylko powiem, że białko ma pewne znaczenie, tak patrząc globalnie na kontrolę łaknienia, ale gdybym miał sytuację, w której uczucie głodu pojawia się tu i teraz, w tym momencie, gdy jesz posiłek, skończył się posiłek, gdybyś dalej jadł, to co warto zrobić, to ograniczyć trochę smakowitość tego posiłku. No ale już nie zrobisz tego w ramach też tego posiłku, ale generalnie możliwe, że posiłek był bardzo smaczny. Może trochę ograniczyć tę smakowitość. Druga kwestia, zwiększyć objętość, nie zwiększając kaloryczności. Dlatego, że jednym z podstawowych, kluczowych, dynamicznych, czyli takich szybkich czynników odpowiadających za kontrolę łaknienia jest wypełnienie żołądka. To nie załatwia sprawy. To jest tylko jeden z czynników, jak się tylko będziemy na tym koncentrować, pijąc tylko wodę, na pewno się nie najemy. Tak? To na pewno nie będzie dobra kontrola łaknienia, ale jest to jeden z czynników. Więc zwiększyć objętość, na przykład zamieniając produkty o wysokiej gęstości energetycznej na mniej gęste energetycznie. Mięso na trochę chudsze. Zresztą też ze względu na smakowitość, przykładowo udka z kurczaka, to można sobie jeść, wiesz, w nieskończoność, ale pierś z kurczaka, no już tak gorzej, nie? Więc to jest kwestia smakowitości w dużej mierze, tak, obecności tłuszczu. Więc to jest jakby jedno z działań. Natomiast w sytuacji, w której zjadłeś posiłek, który ledwo zmieściłeś, ale głód się pojawił przed kolejną porą karmienia, tak to nazwijmy, to podejmujesz działania takie, które mają na celu spowolnić tempo opróżnienia żołądka. Przykład, jak ugotujesz sobie ryż biały, im dłużej go będziesz gotował, tym on będzie mieć wyższy indeks glikemiczny, ale będzie bardziej sycący tu i teraz. Dlaczego? Spęcznieje bardziej. Jak zjesz, jak zastanowisz się, który ryż będzie bardziej sycił z białych, czy basmati, czy jaśminowy. Basmati tak klejkuje, tak ciągnie ta amylopektyna wodę, że jak go zostawisz starcząco długo, jak trzymasz w woreczku, to na pewno z woreczka wyjdzie. Tak? Jak gotujesz tak na sypko, to masz go dużo. I zjesz dużo tego ryżu, po prostu dwa worki, i ledwo zmieścisz, kurde, dużo. Za godzinę nie ma go w żołądku. On ekstremalnie, to jest lekkostrawne źródło skrobi, on szybko schodzi z żołądka. Więc wtedy daje się coś, co spowalnia tempo opróżnienia żołądka. Spowalnia tłuszcz,
No ale daje dużo kalorii, tak? No, ale oczywiście jest miejsce w bilansie. Zwiększasz ilość tłuszczów względem węglowodanów, dłużej siedzi na żołądku, jedzenie. Białko pod pewnymi względami, ale słabiej niż tłuszcz, no ale jest też mniej kaloryczne. I błonnik rozpuszczalny także spowalnia tempo opróżnienia żołądka. No i to są działania, które pozwalają przedłużyć uczucie sytości. I ostatnia kwestia, o której obiecałem, że powiem. Nie zawsze głód skłania nas do jedzenia, czasami jest to apetyt. Głód najczęściej narasta stopniowo. No chyba, że jesteś ekstremalnie czymś pochłonięty, to możesz to przegapić. Ale głód narasta stopniowo. Z każdym kolejnym dniem deficytu jesteś bardziej głodny. Tak, poniedziałek najmniej, w piątek najwięcej. I to różnie się kończy. W każdym razie narasta stopniowo i nie jest bardzo ściśle ukierunkowany. To znaczy głód jest taki, że prawdopodobnie by zjadł coś generalnie konkretnego, nie jakąś sałatkę, może nawet nie ciastko. Ja nie chcę ciastka, jestem głodny, tak? W tym momencie. Mięcho, tak? Chociażby gdzieś jest, nie wiem, jakiś spaghetti, coś w tym stylu zjeść. A apetyt najczęściej pojawia się z wysokim natężeniem tu i teraz od razu. Czyli może nawet zjeść obfity posiłek, jak pizzę, cztery sery. I nagle patrzysz, kurczę, a ten torcik bezowy to naprawdę dobrze wygląda, nie? No to przecież nie z głodu, masz tylko z takiego mocno wyspecjalizowanego, ukierunkowanego na określoną smakowitość, głodu takiego emocjonalnego po części, czyli nie takiego fizjologicznego, który skłania cię do tego, żeby zjeść. No i tutaj można też wprowadzać ciekawe zabiegi, bo jest coś takiego jak restrukturyzacja poznawcza, czyli rozmowa z samym sobą. To mi się to na początku nie podobało, ale to się rzeczywiście sprawdza. Czy na pewno tego chcę? Jakie będę mieć wrażenia sensoryczne po tym? Jak się będę po tym czuć godzinę później i następnego dnia? Czy ta sytuacja, już czy to nie jest dzień świstaka, czy się nie powtórzyła ileś razy? Czy mogę wyciągnąć z tego jakąś naukę? To jest jakby pierwszy etap. Nie zadziałało, czasami nie działa. Dobra, to zjem za 20 minut. I z racji tego, że apetyt może zmniejszać swoje natężenie, czyli najsilniejszy może być tutaj, później jego natężenie się zmniejsza, to jak kupisz dla siebie czas, czyli nawet sobie obiecasz, zjem za 15 minut, za 20 minut, ale nie, że zamówię już teraz, a później zjem, tylko zamówię za te 15 minut w razie czego, to jest szansa większa na to, że sobie tego odmówisz. Ale gwarancji nie ma. Zawsze ty podejmujesz decyzję. Jeżeli mówimy o owocach i warzywach, to wiadomo, czasami dietetycy, a właściwie stare koksy, tak wprost mówiąc, mówią, że owoce są złe. Ale tutaj sobie podzielmy, no bo są owoce, które też będą bardziej kusiły potem na jedzenie, a są owoce, które mniej. Są warzywa, które mogą sprawić, że będzie się chciało jeść, a są warzywa, chociaż tutaj większość warzywa, jak słyszę, to ma. No więc. Jakie owoce bądź warzywa dobrać do diety, żeby była ona na tyle smakowita i również nie przesadnie smakowita? Widzisz, właśnie z warzywami i z owocami jest tak, że akurat do pewnego stopnia, zależy w jakich warunkach, warto zwiększać ich smakowitość, bo ja wypowiedziałem się generalnie odnośnie smakowitości, natomiast najczęściej warzywa same z siebie nigdy nie będą aż tak smakowite, żeby przekroczyły Rubikon, a nawet jeżeli dojesz trochę więcej warzyw, to przynajmniej z punktu widzenia bilansu kalorycznego raczej będziesz mieć więcej korzyści, bo one bardziej wypełnią żołądek, one bardziej sycą niż dostarczają kilokalorii. Wiadomo, że zawsze też można odpowiedzieć, co ty, Tadeusz, gadasz, to spróbuj się najeść sałatą albo pomidorem. Nie, ja nie mówię, że można się najeść samymi pomidorami. Znaczy, znam osoby, które potrafią, ale to są epizodyczne sytuacje. W każdym razie, jeżeli zestawimy ich kaloryczność w stosunku do tego, jak mogą podnieść walory sycące, bo one autonomicznie same, warzywa, no nie są super sycące. Natomiast jak dodawanie ich do posiłku, które zawierając, tak nazwijmy obiegowo, bardziej konkretne składniki, czyli gęstsze energetycznie, potęguje się to uczucie sytości. Ono jest spotęgowane przez większą objętość posiłku przy niewiele większej kaloryczności, bo warzywa, mówimy o nieskrobiowych warzywach, tak? One są najczęściej niskoenergetyczne. No, awokado jest bardziej, no ale to już jakby inny temat. Tak? Ciekawostka, część osób mówi, ja Tadeusz, awokado to jest owoc. No oczywiście, że jest owoc, tak jak pomidor też jest owoc, ogórek też jest owoc z botanicznego punktu widzenia, ale klasyfikuje się jako warzywa w takim ujęciu towaroznawczym, to co jest, nie jest słodkie, tak? A kupuje się w sklepach. No ale w każdym razie warzywa mogą zwiększyć potencjał sycący danego posiłku i warto je też wprowadzać. Z warzyw można zrobić ciekawe, nawet podpowiedziałeś o starych koksach, ale nawet też jakbyś zebrał grupę starych koksów i stwierdził, że jecie sobie różne rzeczy, to może nie będę się zakładał, bo mogę się pomylić, ale jakbyś pokroił marchewkę w słupki, zostawił na wierzchu i zagadalibyście o czym, to by to jedli. Bo ja już robiłem tego typu eksperymenty, żeby to śmiesznie wyglądało. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o stereotyp, bo coś, co
Dodatkowo to ktoś się zwróci uwagę, się zaśmieje i będzie jadł, ale będą to jedli. Jak zwiększysz dostępność też tych produktów, które mają jakąś minimalną smakowitość, bo one muszą być wysoko dostępne, tak żeby nie wymagały żadnego zaangażowania z twojej strony, to w tym momencie będziesz je jadł. Zresztą to jest taki zły urok żywności kafeteryjnej, słodyczy, że po prostu otwierasz paczkę i jesz. Jakbyś musiał sobie ugotować chipsy, tak, koniecznie, no to byś ich prawdopodobnie nie zjadł. Czekoladę sobie musiał sam zrobić, no to też byś mówił, a Boże, bym sobie zjadł czekoladę, dalej gdzie jest to kakao, cała reszta. No ich spożycie bardzo mocno by spadło, nawet jakbyś miał całe paczki, które można sobie robić w domu, i to ich, bo to jest dostępność, liczy się dostępność. Jeżeli chodzi o owoce, bo o nie też zapytałeś, one są słodkie, więc one się wydają podejrzane zawsze, bo zawierają jeszcze fruktozę, na której się psy wiesza, że ona tam omija trzeci etap glikolizy katalizowany przez fosfofruktokinazę, no i w związku z tym powoduje nasiloną lipogenezę de novo i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, tak na dobrą sprawę, z fruktozą jest ten walor, że zwłaszcza jak jesteś w deficycie, to ona jest super cukrem. Dlaczego? Nie chodzi o niski indeks glikemiczny, tylko chodzi o to, że ona preferencyjnie uzupełnia glikogen wątrobowy. A o ile glikogen mięśniowy jest tylko dla mięśni, o tyle glikogen wątrobowy jest przede wszystkim dla mózgu. A im jesteś bardziej w deficycie, tym masz niższe stężenie glikogenu wątrobowego. A im masz niższe, mózg nie lubi żyć od pierwszego do pierwszego. On chce, żeby mieć zawsze pod ręką zapas. Coś, po co on może sięgnąć, jak będzie chciał rozwiązać sudoku, albo cokolwiek innego zrobić, albo zrobić serię siadów, gdzie też ten układ nerwowy jest obciążony. W każdym razie mózg tego sobie życzy i nie muszę nikogo chyba przekonywać, że ma niezliczoną ilość instrumentów, żeby nas skierować po tą fruktozę. No nie jest tak bezpośrednio ukierunkowane po fruktozę. Na pewno my, przetwarzając te impulsy, nie wpadniemy na pierwsze, o, jabłko ma dużo fruktozy, to ja sobie zjem jabłko. Nie, zjemy coś innego, co jest po prostu słodkie. Tak, co ma tę słodycz. Więc owoce są podejrzane, ale tak naprawdę są ok. Są badania, w tym taka metaanaliza z 2016 roku. Ona już trochę wiekowa, ale jest naprawdę ekstremalnie dobra. Wysokie spożycie owoców w porównaniu do średniego i niskiego koreluje z niższym ryzykiem nadwagi i otyłości, pośrednio cukrzycy. To jest korelacja, czyli badania obserwacyjne. I analiza danych eksperymentalnych, gdzie ludzi karmiono w określony kontrolowany sposób, także pokazywała, że owoce sprzyjają lepszej kontroli łaknienia. Mówiąc w skrócie, jak masz więcej owoców w diecie, to jest mniejsze ryzyko, że zjesz lody, czekoladę. Nie, że tego w ogóle nie zjesz, tylko że jest tego pewnie prawdopodobnie mniej, rzadziej, mniejsza presja, żeby pójść do sklepu i to kupić. No, już masz te owoce, to zjesz ten owoc. Ale z owocami też musi być wysoka dostępność. Jak kupisz sobie ananasy do domu, to prędzej pójdziesz do sklepu po milkę, niż sobie pokroić tego ananasa, bo w większości osób się nie chce tego robić. I ja czasami używam takiego przykładu, niech pierwszy rzuci kamieniem ten, komu nigdy ananas się nie zepsuł w domu, w takim przeświadczeniu, że jeszcze nie jest, jeszcze mógłby trochę dojrzeć, a później się okazuje, że niestety przegapiliśmy najlepszy moment. Problemem jest lenistwo, można powiedzieć, i niska dostępność, tak to się nazywa, do konsumpcji. Lenistwo. Jak taką osobę zmusić, to jest złe słowo, no ale chyba najbardziej odpowiednie, zmusić do jakiejkolwiek aktywności, gdy wcześniej jej nie było. Wiadomo, że tutaj trzeba by podejść od aspektu psychologicznego, że to twoje zdrowie i tak dalej, ale jakie, czy no, trzeba na pewno też znaleźć jakąś formę ruchu, myślę, takie moje pierwsze skojarzenie, którą ona będzie lubiła, bo to nie musi być na koniecznie rower, koniecznie bieganie, koniecznie siłownia. Tylko taka, która jej by pasowała, bo już zacznie cokolwiek robić. To ja powiem, jak ja do tego podchodzę. Ja mam swój warsztat pracy w tej materii. Sytuacja wygląda tak. Po pierwsze, liczy się wyjściowy poziom aktywności i to, czy ta osoba cokolwiek kiedykolwiek trenowała. Wiesz, możesz pracować z osobą chorą na otyłość, która wcześniej była, nie wiem, siatkarzem na przykład. Więc ma jakieś podglebie, tak? Już ma coś, już doświadczyła sportu na takim poziomie, że może być wciągający. No chyba, że to był młody siatkarz męczony przez starych, przepraszam za to określenie, musisz ścisnąć i tak dalej, bo tego typu historie też są miałem taką dziewczynę, że trenowała co innego, ale jak mówiliśmy o sporcie, to ona miała traumę w zasadzie z dzieciństwa, bo ona nie lubiła tego, do czego ją zmuszali. Każdym współczuję tym dzieciom teraz, bo teraz też na pewno takie są. W każdym razie to są jakby ważne rzeczy, to jest takie doświadczenie. I druga, chyba ważniejsza jeszcze rzecz. Dopytać, nie musi być bezpośrednio, wybadać, bym powiedział, co cię ogranicza? Czas, tak? To, że się o czymś, nie wiem, no, obawiasz. Część osób ma błędne przekonania, że trening to musi być w klubie fitness. W zasadzie to koresponduje z tym, co powiedziałem. Z tego błędnego przekonania trzeba byłoby, bo czasami ograniczają właśnie przekonania, wyprowadzić, że trening musi trwać przynajmniej pół godziny, bo wcześniej nie spalasz tłuszczu, a najlepiej to godzinę. I
właśnie czas dodatkowo, że nie mają tyle czasu, żeby gdzieś pójść, coś robić, plus dodatkowe rzeczy, o których wspomniałeś wcześniej, że jeżeli ktoś ma nadmierną masę ciała, to może się po prostu wstydzić. Wychodzić z tym do ludzi, żeby trenować, jak w klubie fitness pełno kulturystów i fitnessek, które się jeszcze prężą i robią zdjęcia sobie na Instagrama. Więc to są jakby uwarunkowania, które trzeba wziąć pod uwagę. I ja przekonuję takie osoby, że każda forma zwiększenia ruchu, nawet jeżeli to nie jest trening, jest dobra i uprzedzam, bo to ważne, żeby to zwrócić na to uwagę, że jeżeli masz jakiekolwiek wyobrażenie na temat tego, co mógłbyś robić w najbliższych 2 czy 3 tygodniach, jeżeli chodzi o aktywność, to podziel sobie to na pół. Po co? Po to, żeby móc progresować. To jest pierwsza kwestia. Bardzo ważne z psychologicznego punktu widzenia jest to, że jeżeli pierwsze 2 tygodnie stycznia wrzucisz sobie 5 jednostek, bo nie będzie 3 jednostki treningowe w klubie fitness z trenerem personalnym i podporządkowałeś mocno ten początek stycznia do tego, żeby wykonywać. No, styczeń nam się kończy, no ale powiedzmy, że taki przykład daję. Można go przenieść na inny obszar. I nagle się okazuje, że z jednej z tych jednostek będziesz musiał zrezygnować po tych 2 tygodniach. Już nie będą 3, tylko 2. Te 2 mogą być wystarczające w porównaniu z tym, co było w zeszłym roku. Ale dla twojej psychiki ty właśnie się wycofujesz z procesu. To nie jest progres, to jest regres. I to jest efekt śniegowej kuli. Może być efekt śniegowej kuli. W diecie też nagle będzie trochę mniej czasu. No to już w ogóle, to się zacznie pojawiać, obiektywnie rzecz ujmując, coraz więcej ważnych rzeczy, które są ważniejsze od tego. Natomiast jeżeli sobie na początku założysz, że miałbyś czas na te 3 treningi w klubie fitness, ja na razie mówię o treningu w klubie fitness, ale teraz podam inny przykład, to sobie trudno się dzieli na pół, tak? Te 3 w tygodniu, jak o tym, co powiedziałem, ale to powiedzmy, wykonujesz na początku, nie wiem, jeden trening w klubie fitness z trenerem personalnym, gorszy zarobek trochę dla niego, ale jeden trening i dwa albo jeden na przykład trening w domu po 15 minut. Co znaczy po 15 minut? Albo spacer, albo trening z chodakowską nawet, można się z niej śmiać, ale powinna mieć, zaktywizowała naprawdę niezliczoną liczbę osób. I zakładasz sobie, że w kolejnych tygodniach, na przykład za 2, progresujesz. Czyli albo dokładasz drugi trening z trenerem personalnym, jak znajdziesz na to czas, albo sobie robisz w domu nie po 15 minut dwie sesje, nie po 20 minut, tylko dokładasz jeszcze jedną sesję, jeżeli masz 15 minut. I teraz założenie jest generalnie takie. Lepiej jest, ja to tłumaczę też osobom, z którymi pracuję, wykonać 7 treningów w tygodniu po 10 minut, niż 1 70 minut. No jak? No 10 minut to nie jest trening. Nawet są takie założenia, że musisz 10 minut biec, żeby organizm zajarzył, że jesteś w treningu i tam się pewne parametry zmieniają. W każdym razie, trenując, jeżeli osoba bez dobrej kondycji założy sobie, że ma jeden trening, dajmy na to, żeby się dobrze liczyło, 70-minutowy, to będzie rozkładać siły tak, żeby wytrwać 70 minut, bo celem będzie zrealizowanie okna czasowego. Okno czasowe samo w sobie, tu i teraz, nie jest najważniejszym wykładnikiem tego, czego wykładnikiem powinien być dobry, co powinno być wykładnikiem dobrego treningu. Więc to jest pierwsza kwestia. Jak masz tylko 10 minut na wykonanie tej aktywności, to jest duża szansa, że postarasz się z każdej minuty wycisnąć jak najwięcej. Więc w związku z tym twój wkład w jednostkę czasu, twój wkład twojej pracy i zaangażowania, nawet gdybyś nie wykonał większej pracy, to liczy się powtarzalność twojego zaangażowania. Będzie większy. Nie będziesz patrzył na zegarek, kiedy się trening skończy, tylko że zostały ci jeszcze 3 minuty, kurde, to muszę docisnąć. Zmienia się percepcja treningu na taką, na którą się normalnie pracuje latami. Jak ktoś ma te 70 minut wykonywać raz dziennie, raz w tygodniu, przepraszam, to zanim on w ogóle wyrobi nawyk, zanim się w to wkręci, to mu się skończy rok. Tak? Już będzie nowy styczeń, będą nowe cele i 3 razy się wcześniej wykolei. Jak masz jeden trening w tygodniu, to jest przerysowany przykład. Jak masz jeden trening w tygodniu, to jak ci wypadnie ten jeden dzień, to jesteś tydzień do tyłu. Ale jak ci wypadnie te 10 minut któregoś dnia, albo nawet 2 razy w tygodniu te 10 minut, są przykładowe wartości. To jesteś 10 minut do tyłu, albo 20 minut do tyłu. Jest kolejny dzień. I kolejna rzecz. Jak będziesz miał 10 minut aktywności, to nie musi być 10 minut. Ale to jest przykład. To w pewnym momencie trening stanie się jak mycie zębów. I najważniejsza rzecz, nie masz wymówki. 10 minut nie znajdziesz w ciągu 24 godzin, żeby chwilę poćwiczyć. Nie znajdziesz naprawdę, ja się tak pytam. 10 minut nie. Ja to mówię na samym początku tym ludziom, bo ci ludzie sobie później ten głos muszą usłyszeć w głowie, jak chcą mieć wymówki. To jest też dosyć istotne. Ja nie mówię, że to jest najważniejsza część relacji, ale co ja powiem dietetykowi, że 10 minut, czy trenerowi, że 10 minut nie znalazłem? No, jak mam to wytłumaczyć? No nie, no byłem zmęczona, chora albo chory, tak, w tym momencie. Więc to nie jest jeszcze wszystko, ale pozwolę sobie na tym zakończyć, bo to pokazuje, jak się ustawia spektrum pracy z osobą, która nie była aktywna,
odczarować wyobrażenia błędne, że to musi być w klubie fitness, że to musi trwać ileś czasu, tak? To należy odczarować w pierwszej kolejności. Zaproponować rozwiązanie, na które po pierwsze nie ma wymówki, a po drugie rzecz, obiektywnie rzecz ujmując, trudno nie wygospodarować 10, 15 minut. Ja mówię często 10, ale większość osób licytuje, dobra, to niech będzie 15, niech będzie 20. Ja mówię, dobra, to 15, to spotkajmy się w połowie drogi, tak? Że licytuję w dół. Można powiedzieć. Też to budzi uśmiech na twarzy, że pracujemy też z osobą, która nie będzie mnie tak dociskać. Oczywiście, że będzie w pewnym momencie, ale nie na początku. Na początku tworzy nawyk. To bardzo, bardzo ciekawe podejście i bardzo fajne. I myślę, że na tym, tak jak powiedziałeś, zakończymy ten temat, bo moglibyśmy jeszcze go niby rozwinąć, ale też dajmy coś w stylu: na początku nie ciśnijmy, a potem może właśnie go rozwiniemy, bo poruszyliśmy bardzo dużo rzeczy, które są ciekawe, ważne i będą na pewno przydatne dla tego, kto będzie chciał. Także moim gościem był ponownie Tadeusz Sawiński. Jakbyście chcieli i mieli jakieś pytania, to zostawcie oczywiście w komentarzu. Z chęcią zrobilibyśmy fajne Q&A, ale to jest zależne od Was. Śledźcie na platformie Instagram i czy są jakieś nowe kursy? Jest trochę szkoleń i niebawem pojawią się jeszcze trzy nowe kolejne w najbliższych 2 tygodniach, więc zachęcam do zerkania na stronę tadeuszsowiński.pl do działu szkolenia. Tam macie wszystko dostępne, a ja tymczasem dziękuję i zapraszam Was oczywiście do subskrybowania kanału, zostawienia komentarza i łapki w górę. I do zobaczenia. Dzięki. Do zobaczenia.